A teraz o historii miłości, która potrafi przenosić góry. Miał medale Mistrzostw Polski, Europy, Pucharu Świata. Eksperci byli pewni, że zostanie żużlowym mistrzem świata. 3 czerwca 2003 roku wydarzyło się coś, co pokrzyżowało jego wszystkie plany na przyszłość. Mecz Ligi Szwedzkiej. Kraksa na pierwszym łuku nie wyglądała groźnie, ale po chwili w plecy motocyklisty uderza inny żużlowiec, Amerykanin Ryan Fisher. Panie Krzysztofie, doznał pan bardzo poważnego urazu kręgosłupa. Czy ten wypadek jeszcze się panu śni? Nie, nie śni mi się. Oglądałem ten wypadek wielokrotnie i wiele osób mnie pytało, czy mogę to oglądać, czy jestem w stanie to oglądać. Oglądałem, analizowałem, co mogłem zrobić inaczej też, żeby uniknąć tego wypadku. Niewiele. Chciałem po prostu ten wyścig wygrać, tak jak wiele poprzednich. Czy startując czuł się już wtedy pan nominowany do tego, by być mistrzem? Nie, absolutnie nie. To był okres, gdzie walczyłem po prostu o to, żeby być coraz lepszym. I to był jeden z tych wyścigów, który... No, mówiło się następca Goloba. O wielu zawodnikach tak się mówi, ale dopóki nie jest się tym następcą, to nie warto o tym wspominać. Także może dobrą drogą szedłem. Nie doszedłem do tych sukcesów sportowych, takich, o których marzyłem. W tym wyścigu też przecież nie miałem pojechać, ale właśnie może ta chęć pracy i zdobycia czegoś więcej doprowadziło do tego, że pojechałem. No i tak się skończyło niestety, jak się skończyło. Podobno lekarze nie dawali panu absolutnie żadnych szans powrotu do zdrowia. Było tak faktycznie, że zdarzali się lekarze, którzy mówili, że nie warto dalej ćwiczyć, nie warto trenować, nie warto się rehabilitować. Co się wydarzyło z kręgosłupem? No, został uszkodzony bardzo poważnie rdzeń kręgowy i faktycznie jest to uraz na tyle poważny, że ciężko myśleć pozytywnie. Mówili, że nie będzie tym, pan żeby, chodził. Że już to koniec jest. Tak, no raczej wózek jest to rzecz przypisana już do końca życia. Ale od początku podszedłem do tego w ten sposób, że no gorzej już nie będzie. Startujemy od tego, co mamy i teraz tylko lepiej. Trochę też chyba siebie oszukiwałem, bo przecież po wypadku kupiłem dwa silniki jeszcze, na których chciałem jeździć i wrócić szybko do tego sportu ukochanego. To gdzieś tam mi dodawało siły i energii i mocy do trenowania i tak powoli, kroczek po kroczku udawało się poprawiać mój stan i właściwie to trwa nadal i jestem już skazany do tego, aby do końca życia, mam wrażenie, po prostu ćwiczyć, trenować, ale porównuję to trochę do treningów żużlowych czy sportowych. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak pan tu siadał, jak sprawnie, jak pan to świetnie zorganizował sobie. Ten wózek, to te kilka ruchów nogą, by ją zgiąć, by zgiąć wózek biodra. Wózek już nie, chodzik. No właśnie, wózek już nie i chodzik tylko. To można osiągnąć morderczymi ćwiczeniami, siłą woli, determinacją. Jak się osiąga taki sukces? Ja myślę, że przede wszystkim łatwo jest się pogodzić z tym, co jest i łatwo się też przyzwyczaić do pomocy wszystkich, którzy chcą pomagać, a każdy jest chętny do pomocy, każdy chce wręczać nas, bo nam się coś stało. Ja raczej od początku chciałem robić może nawet więcej niż mogłem. Tak jak z tymi silnikami, tak jak z innymi rzeczami, tak jak z innymi sprawami, które wydawało się, że są niemożliwe do wykonania. Próbowałem, czy na tyłku, czy na rękach, czy na głowie, jednak dojść tam, gdzie chciałem dojść, bez pomocy. Więc to później okazuje się, że no udaje się jakoś, tylko trzeba znaleźć sposób. Justyno, ty też jesteś rekordzistką z kilku powodów. Rekordzistką sportową, no bo jesteś świetnym sportowcem, ale także zawodową koszykarką, ale także rekordzistką życiową, bo masz takiego mistrza obok siebie. Jak udało ci się namówić go do tego, żebyście razem szli przez życie? Myślę, że to mistrzu namawiał mnie. Takie były nasze początki i początki były dość... Muszą trzymać się razem. Dokładnie. Tak naprawdę dopóki nie poznałam Krzysztofa, to nie byłam mistrzem. Odkąd jesteśmy razem, to zdobyłam mistrza Polski i stało się to... Cudowne. Dzięki mnie akurat. Pracowałam na to wiele lat, a stało się to rok temu, także mogliśmy być razem i Krzysztof jest ze mną na każdym meczu, czy grałam we Francji, czy grałam w Polsce, gdziekolwiek jestem, on jest zawsze ze mną i czasami zastanawiamy się, kto kogo wspiera, ale chyba dzięki temu, że jesteśmy sportowcami i walczymy, to po prostu ta walka jest nam przypisana i uwielbiamy to. Wiedzieliście od razu, że to właśnie jest miłość?
Krzysztof tak. Czyli musiałeś udowodnić Justynie, że dokładnie, to jest ta prawdziwa miłość. Jak to zrobiłeś? Wypadek, to tu trzeba było walczyć o Justynę. To jest jedna jeszcze z najpiękniejszych kobiet w Polsce. Dokładnie. Jak ci się to udało, powiedz? Nie powiem, że to było. Jak wyglądała ta perswazja trudne, miłości? Nie powiem, że to było podobnie trudne jak wstanie na własne nogi. Chyba aż tak bardzo nie, ale cieszę się i ogromnie jestem szczęśliwy i po prostu staramy się normalnie żyć. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie zwracać uwagi na to, co się stało, tylko po prostu radzić sobie w tych okolicznościach, które mamy. I to jest, to jest najważniejsze. Przepraszam, że cię o to zapytam, ale czy nie miałaś przez moment takich obaw, że będziesz szła przez życie z facetem bardzo niepełnosprawnym, którego życie jest zupełnie inne niż chłopaka, który mógł na własnych nogach pójść do ołtarza razem z tobą? Nie ukrywam, że na pewno gdzieś to w mojej głowie było, natomiast Krzysztof jest taką osobą, przy której się tego po prostu nie czuje. I mnie chyba też bardzo fascynowało to, że on jest na wózku, ale tak naprawdę robi wszystko i jedyną przeszkodą to były dla nas schody, na które musiałam gdzieś tam mu pomóc, żeby go wciągnąć, a poza tym robił po prostu takie rzeczy, które nie widziałam, żeby inny mężczyzna robił. Od tego, co się dzieje w domu, czyli od gotowania przez sprzątanie, wieszania zegarów na nie wiadomo jak wysoki... Musiałem odpracować te schody. Ja bym troszkę, Agata, jeśli pozwolisz, odwrócił też twoje pytanie, bo jak obserwuję Krzysztofa, jego niesamowite samozaparcie, walkę o to, żeby chodzić, jak sam powiedziałeś, pewnie nie będziesz na tyle sprawny, żeby biegać kiedyś, natomiast ty chodzisz, a prawa do chodzenia odmawiali ci lekarze, specjaliści, którzy tym się specjalizują. Czyli jesteś absolutnie świadomym facetem, który wie w życiu, czego chce, wie jak walczyć z takimi trudnościami, które niektórych kładą do łóżka i ci ludzie biorą antydepresanty, palą papierosy i tyle im zostało z życia. I tak sobie pomyślałem, czy jako tak odpowiedzialny człowiek, ty nie miałeś w sobie takich obaw, że oto swoją niepełnosprawnością obarczasz Justynę. Że wiążąc się z nią, jednak tak, sprawisz tak. Jakiś kłopot. Tak, myślę, że na tyle w dobrym stanie byłem i jestem coraz lepszym, że nie mogę się tłumaczyć, że nie mogę czegoś zrobić dla małżonki, czegokolwiek. Po prostu można, tylko trzeba znaleźć odpowiedni sposób. Jeśli chce się coś zrobić, to na pewno są sposoby na to, żeby tego dokonać. Powiedz, czy udało wam się zatańczyć na weselu? Oczywiście. Naprawdę? Oczywiście. Dokładnie. I to było jak gdyby też w mojej głowie, że tak jak pani zapytała, czy wyobrażałam sobie stanąć przy ołtarzu z osobą na wózku. Nie, nie wyobrażałam sobie, przyznam szczerze. I Krzysztof myślę, że słyszał to bądź czuł i po prostu od momentu jak stanął na nogi, tak naprawdę potrafiliśmy myśleć wtedy o sobie jako o osobach, które mogą spędzić ze sobą całe życie. Dotańczyliśmy tango ponad 2 minuty. Naprawdę. Nawet wszystkim się podobało. Przysłuchuje się nam Dorota Kędzierzawska. Pani Doroto, pani przygotowuje się do nakręcenia filmu o chłopakach ze stali, bo tak właśnie mówią o żużlowcach. Co panią zafascynowało w tym? Właściwie to już jest historia na film. To jest życia. Czysto hollywoodzka historia, tak. Z happy endem absolutnym. Nasza historia jest troszkę inna, ale to jest niesamowite, że wszyscy ci chłopcy, panowie, którzy jeżdżą na żużlu, mają tak wielką pasję. To jest tak niesamowite, że właśnie można przekraczać pewne bariery, które właściwie no, wydaje nam się, że są nie do przekroczenia. I to jest takie pozytywne szaleństwo, taki dobry świr, jak my to mówimy. I ja absolutnie, troszeczkę, ponieważ my jesteśmy jakby w filmie tak troszkę utopieni, no oprócz tego, że my nie ryzykujemy życiem i zdrowiem, jakby uprawiając swój zawód. Natomiast my wszyscy ci, którzy jeżdżą na żużlu. No ja absolutnie podziwiam właśnie to, znaczy wyobrażam sobie, że jak ktoś połknie tego bakcyla żużlowego, to już się bardzo ciężko z tego... Ale z tego... czy będzie to historia o chłopakach ze stali z miłością w tle? Choć trochę. Oczywiście. Tak? Oczywiście, tak. Jasne, że tak. Ja myślę, że dowodem na ten stal właśnie, na to, że jesteście chłopakami ze stali, może być chociaż to, że 4 lata temu wydarzyło się coś absolutnie niezwykłego. Po prostu wsiadłeś na motocykl. No, powiem szczerze, posadzono niż wsiadłem. Ale
mam... To już przekroczyło wszelkie w ogóle chyba wyobrażenia wszystkich. No to jest chyba to, co, o czym pani Dorota mówi, o tym bakcylu, o tym uzależnieniu też trochę od adrenaliny pewnie. Po prostu od momentu wypadku bardzo brakowało mi takiej przejażdżki na tym motocyklu ponownie i udało mi się to... Co czułeś? No to było uczucie nie do opisania, po prostu... Czułem się przede wszystkim normalnie. Wsiadłem na ten motocykl i czułem to samo, co wcześniej na motocyklu. Miałem swój kask, swój motocykl, swój kombinezon, więc właściwie przypomniałem sobie to, co czułem wcześniej. Ale właściwie przeszło mi od tamtego momentu. Już wystarczy, że oglądam tych kolegów już teraz. No i cieszymy się, że ten żużel faktycznie się rozwija i też nie tylko jest tym piękną dyscypliną dla nas uprawiających, ale też dla kibiców, którzy coraz liczniej przychodzą na stadiony i dzięki tej adrenalinie, dzięki tym emocjom na trybunach jest bardzo spokojnie, jest masa kobiet, dzieci i myślę, że to jest fascynujące w żużlu. Gdybyście mieli na koniec powiedzieć młodym ludziom, którzy zabierają się jednak za bardzo niebezpieczny sport, jakim jest mimo wszystko jazda na motorze, to co byście im powiedzieli, co byś powiedział ty, Krzysztofie? Aby oddawali się w pełni temu, co robią, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Oczywiście z głową na karku, na żużlu nie ma wariatów i takich tam się nie toleruje. I po prostu każdego dnia z radością robić to, co się lubi, to, co się kocha. Krzysztof Cegielski to niekwestionowany mistrz sportu, a skoro mowa o mistrzach, to jutro w telewizyjnej jedynce TVP Sport oraz na antenie sport.tvp.pl gala mistrzów sportu. Zapraszamy o 20:15, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy i życzę największych sukcesów i sportowych, i życiowych.